Trafiliśmy do piaciarni. Ja jestem zauroczona, bo co to są za piłki? Jedziemy na lotnisko. Cześć! Cintia. Cintia. W tą stronę idziemy? W tych ciemnościach wychodzimy z hotelu. I witamy was, Cintia. Wczoraj akcja była sprzedaż rowerów, więc dzisiaj już tylko o własnych nogach. Dotarliśmy do chińskiej świątyni i muszę przyznać, że kurde, ale tu ładnie. Ludzie się modlą w ogóle. Akurat jestem w tym pomieszczeniu, w tym budynku, gdzie za dużo ludzi nie ma. Właściwie jestem tylko ja. Ale pięknie. To jest jakby taki, nazwijmy to, ołtarz boczny. Jak na bogato. Budda siedzi w kwiecie lotosu. Niesamowite są te wszystkie. Jestem ciekawa, czy jesteście w stanie dostrzec te rzeźby, zdobienia na suficie. Te śliczne lampiony. No, wyglądają na drewniane. Tak, są drewniane, malowane na złoto. Mamy bumbo. Nasza destynacja jedzeniowa dzisiaj jest troszkę obskurna, ale smak jest doskonały, o czym świadczy też ilość osób, która tutaj się stołuje. Mamy zupę bumbo, czyli zupę z wołowiną, z makaroną typu bun, mamy dodatki, zioła, sałatę. Super. I siedzimy tuż przy ulicy, czuć super spaliny. Za Mariuszem właściwie w odległości 50 cm jest ten z bagietkami. Dużo się tu dzieje. Come on. Skuteczniamy jeszcze mały spacer po tych zatłoczonych i głośnych uliczkach. Być może wdepniemy do jakiegoś sklepu, aby uzupełnić nasze tematy suwenirowe. Trafiliśmy do kwiaciarni. Ja jestem zauroczona, bo wszystkie te bukiety tutaj w tych koszach są zrobione ze świeżych, z naturalnych kwiatów. Przepiękne. I to są takie, no chyba raczej urodziny, a tutaj mamy wieńce pogrzebowe z pięknymi storczykami. Tutaj też jest pogrzebowy, zdaje się. Przyprawami, dodatkami. Fenomenalny, ale ja chciałam wam wyjaśnić jedną rzecz. W którymś z odcinków wcześniej, nie wiem, nie pamiętam, to było w Delcie Mekongu, zastanawialiśmy się, co to są za piłki. I ja potem się dowiedziałam, filmowałam to, ale jakoś nie fajny był ten materiał filmowy. Teraz wam wyjaśniam. To warzywo
ma czerwony miąższ w środku i tam są takie pestki. Panie przecierają przez sito ten miąższ, żeby oddzielić, jakby usunąć te pestki i ten miąższ ekstra czerwony, po prostu pomidory się przy tym do tego nie umywają. Wiem, że jest wykorzystywane do barwienia zupy bunryu. Brawo dla nas, dowiedzieliśmy się. Jesteśmy już na targu. Takim z prawdziwego zdarzenia dotarliśmy. Nie wierzę, że to się udało. Hello! Come on! Próbują nam wszystko, co tylko idzie, wcisnąć. Maskotki, warzywa, kury. Sporo ludzi. A my szukamy zaparzaczy do kawy Finn. Mam nadzieję, że znajdziemy. Hello, come on! Tutaj są przygotowania do pogrzebu. Do pogrzebu, głupio powiedziałam, uroczystości pożegnalnych, ale w stylu katolickim. Tutaj są też te bukiety ze świeżych kwiatów. I to jest we wnętrzu mieszkania. Kolumna z muzyką, świeca, kadzidła. Bardzo ładnie. Papaja, pomelo, mango, guava, mango, jabłko, awokado, sapodilla, ananas, marchewka też jako owoc, arbuzy, mandarynki. Ile tutaj jest rodzajów makaronu? Słuchajcie, zaczynamy od wiszących przez te półki i są żółte, ryżowe, są sojowe i Bóg wie jeszcze jakie inne rodzaje. Multum. Mamy tu sytuację, gdzie pan patroluje przydrożne kramy. Wszystkie jakieś takie szyldy, reklamy, ogłoszenia, które są na ulicy. No i konfiskują. Tutaj mieliśmy, pani aż mnie potrąciła, bo biegła, żeby zgarnąć szyld. Właśnie taką reklamę stojącą. Strasznie się plują o to. Bardzo. Idziemy to właśnie dalej. To jest analogiczna sytuacja. Zobaczcie, jak chłopak w pośpiechu będzie zabierał swoją witrynkę. Tu się wybieramy na jedzenie, tymczasem zaintrygował nas widok. Ci, którzy sobie odpoczywają. Tak, ludzi, którzy... A tam ci ludzie grają w jakąś taką planszówkę, ale nie bardzo wiem, o co chodzi. Tam były jakieś konie, rzucają w ogóle jakby kośćmi, ale to chyba nie są kości, w miseczce. No to jakoś inaczej. Nasz ostatni obiad w Wietnamie. Będziemy jeść buncia, co prawda specjalne z północy, ale mamy na to ochotę. Czyli co to jest? To jest makaron bun, do tego mamy taką zalewę. Ja bym powiedziała, że od marynowanej marchwi i to jest chyba niedojrzała papaja, tak mi się wydaje. I to jest taka kwaśno-słodka
tam wrzucają kawałki wieprzowiny grillowanej, do tego mamy kureziu. I to wszystko. Mariusz zamówił taki ciekawy napój. Tak, bardzo on mi smakuje. Śliwki. Dla mnie to jest tamarendowiec z jakimiś dodatkami. Ale wydaje mi się, że nie jest tamarendowiec, bo ma taki specyficzny, suszono-śliwkowy posmak. No dobra, kochani, jemy. Ile to będzie kosztowało? 45 tysięcy za sztukę. Więc wyjdzie jakieś... Tutaj mamy cennik. Ile? Jakieś 8 zł, tak? Nawet może więcej. Na drogę kupujemy dwie bagietki. Jesteśmy w holu hotelowym. Z walizkami. Tak. Z czterech sakw zrobiła nam się plecak. Duża walizka, mała walizka. Dobra, i teraz musimy zważyć dużą walizkę, bo mamy 20 kg limitu i coś czuję, że zaraz będzie organizacja. Albo reorganizacja. Reorganizacja, ja tu mamy wagę. 25. Na rozgrzewkę wrzucamy plecak. Plecak 6 kg. No proszę, prawie że idealnie. 21, tak? Tak. Coś będziemy musieli wyciągnąć. To jeszcze zobaczymy. Tak. Mała walizeczka. No kurde, 8 kilo. Siedzimy teraz w lotnisku. W lotnisku. Tak, w lotnisku, w taksówce. Jedziemy na lotnisko. Zamówiliśmy taksówkę z hotelu. I... no i tyle, jesteśmy podekscytowani, bo dzisiaj lądujemy w Bangkoku. I zapowiada się, że widzimy się z Grzegorzem i z Sylwestrem. Więc po prostu kolejne spotkanie hit. Tak, i do tego jeszcze przeszliśmy pewnego rodzaju metamorfozy. Otóż... staliśmy się turystami takimi... z walizkami, no. Tak, mamy dwie nowe walizki, nie mamy sakw rowerowych, bo je sprzedaliśmy wszystko, tak jak i rowery. Ja jestem oczywiście troszkę poddenerwowana, bo mamy kilogramy do bagażu. Dla mnie ta walizka jest dużo, dużo zmartwień. Ojojoj. A zaraz wszystko się okaże. I tyle, bardzo podekscytowani jesteśmy. Lecimy. Ostatnie chwile na ziemi wietnamskiej. Siedzimy w samolocie. Ja tutaj trochę pracuję. Ola trochę udaje, że pracuje i wypełnia jakieś świstki. A tak poważnie to za każdym razem trzeba to wypełniać, jak jesteśmy, wlotujecie do Tajlandii. Tak, to są karta przylotu, wylotu i tak dalej. I mamy tutaj takie informacje jak imiona, data urodzenia, płeć, narodowość i paszport. Tak, aha, i jeszcze adres Tajlandii trzeba podać, ale my tutaj zawsze wpisujemy po prostu go nazwę naszego miejsca, w którym się zatrzymujemy i nikt nigdy się nie doczepił. I w środku jest jeszcze dodatkowa kartka, gdzie trzeba wpisać, czy to jest charter, czy pierwsza podróż do Tajlandii. Zatrzymujesz dalej, jaki jest cel twojej wizyty, jaki masz dochód roczny, twój zawód, miejsce. Dochód roczny jest niezły. Przedział jest od poniżej 20 tysięcy dolarów do powyżej 80. No więc trzeba to uzupełnić, formalność po prostu. Jesteśmy w Tajlandii! Prawie jak w domu. Tak, czujemy się tak jak w domu. Jest nam bardzo fajnie. Wylądowaliśmy na tym lotnisku Gom Muang, jakoś tak. I chcemy się dostać do naszego
do centrum po prostu. Czyli blisko głównej stacji kolejowej, Polamont Station, i dlatego przyszliśmy na dworzec i będziemy łapać pociąg. Przejście mamy nieziemskie, jakoś nie możemy znaleźć. Nie możemy się odnaleźć. No, nie możemy. Się czuję jak taki typowy turysta. Zresztą z walizką. Jesteś turystą. Więc w końcu mamy trop. I teraz trzymamy kciuki, żeby się udało i żeby złapać pociąg, bo to też może być wątpliwa sprawa. Jupi, nareszcie się udało. Jesteśmy na dworcu. Jeszcze tylko teraz pytanie, czy w tę stronę jedzie pociąg do centrum, a może w tę? Sytuacja przedstawia się następująco. Pociąg jest za godzinę 20 minut. Jest to dla nas zdeka za długo, więc chyba będziemy łapać taksówkę, wszystko na to wskazuje. A tak w ogóle wygląda stacja kolejowa. Przy lotnisku Dong Mueang. A tak wygląda Mariana w stacji kolejowej. I tu są kasy. Zola, czujesz się jak w domu? Tak, czuję się jak w domu. Nareszcie podróż taksówką była dość długa, bo trwała... ponad godzinę. Jupi! Kogo widzę? Sawadika! Siema, siema! Cześć! Cześć, cześć! O, cześć! Cześć! Jezu! Ale miła niespodzianka! No. A wy tutaj? Nie wiem, wpadacie mi tutaj do domu w ogóle z buciorami. No, sorry. To miejsce, nie? Zajebiste. Razem tutaj ze starymi przyjaciółmi. Przedstawcie się, bo może... Jesteśmy on the way to TV. Grzegorz, Sylwester, którzy również prowadzą swój kanał na YouTubie. Link podajemy w opisie. Z chłopami się widzieliśmy w Wietnamie. I tam Wietnamie. Jest odcinek z nimi. Zresztą nie jeden. Tak mi tego brakowało. Jedzenie tak nam smakowało, że wszystko zjedliśmy. A mieliśmy tutaj pyszną golonkę od pana. Zresztą pan ją sam zachwalał. No, ale idziemy jeszcze na drugą część naszej kolacji, bo to był tylko jeden talerz na nas dwoje. Poruszamy się po Chinatown. Ale tu jest kolorowo, ale tu jest fajnie. Zobaczymy. Tak. O kurczę, ale to ruch, uwaga. Jest ruch olbrzymi, a my spacerujemy z chłopakami, są z tyłu, rozmieniają się. Teraz gimbala leci. I co my gaworzymy je oczywiście cały czas. Temat za tematem. Wiemy, nam się nie zamykają. No, ale fajnie. Myślę, że z tego miejsca się pożegnamy, co? Baba! Jeśli film wam się spodobał, łapka w górę, jak lubicie Tajlandię. My się czujemy, jakbyśmy wrócili do domu. Fantastycznie. Czekamy też na wasze komentarze i widzimy się w kolejnym vlogu. Baba! Podróżowania mamy taką sytuację, że policja sprawdza.
pani ćwiczy z rana. Właściwie budę z kobrą.